Z nami Robert Świerzbiński, który już 23 lutego zmierzy się w najważniejszej chyba w karierze walce z Maćkiem Sulęckim. Widziałem właśnie przed chwilą twój trening z twoim promotorem i zarazem trenerem Darkiem Snarskim. Widać, że nie marnujecie czasu. Jak póki co czujesz się na ponad miesiąc przed galą? No, powiem, że dobrze. Po gali w grudniu w Białymstoku miałem tylko tydzień odpoczynku i cały czas jestem w treningu. W tym tygodniu jeszcze robimy wytrzymałość taką siłową. Teraz właśnie dzisiaj mieliśmy pierwszą tarczę. No i od następnego tygodnia już zaczynamy sparingi zadaniowe. Myślę, że wszystko idzie ku dobremu. To będzie twój pierwszy występ na tak dużej gali. Odczuwasz jakąś większą presję związaną z tym? Na tak dużej gali jeszcze nie boksowałeś i wyjście przy takim tłumie kibiców na antenie Polsatu będzie się wiązał z jakąś presją? Na pewno jakaś troszkę większa presja będzie. No, tak jak mówiłeś, pierwszy raz walczę na takiej gali transmitowanej przez Polsat, ale myślę, że nie będzie mi to przeszkadzało w walce. Może bardziej mi to nawet zmobilizuje. Z tego, co tak czytam w komentarzach, na forach, kibice raczej stawiają na Maćka Sulęckiego. To cię jakoś motywuje do działania? No na pewno motywuje. No Maciek jest wyżej w rankingu ode mnie na BoxRec, sporo miejsc. Walczył właśnie z byłym mistrzem świata Nużnienko. Także no na pewno będzie to jakoś mnie mobilizowało, żeby pokonać Maćka. A walka z pewnością będzie dla ciebie szansą pokazania się szerszej publiczności. Pewnie cieszy cię, że będziesz mógł pokazać się szerszemu gronu kibiców. No na pewno tak. Pod koniec grudnia Darek Snarski, mój promotor, do mnie zadzwonił i zapytał, czy nie chcę walczyć na gali Gołota Saleta z Maćkiem Sulęckim. Na początku myślałem, że nie dojdzie do tej walki. Tak wiadomo, taka no jedna z większych gal w Polsce, ale no doszło do skutku ta walka i no jestem bardzo zadowolony pokazać się szerszej publiczności. Trzymamy kciuki za twoją walkę, powodzenia. Dzięki, pozdrawiam.